Witam wszystkich po raz kolejny i po raz kolejny spojrzymy sobie na jakieś urządzenie, a będzie to tym razem tego typu nawilżacz powietrza. A omawiany przez nas dzisiaj nawilżacz powietrza to nawilżacz, dokładnie model Misty PH14, który został przeze mnie zakupiony na dzień 18 sierpnia 2019 roku za kwotę 190 zł i 99 groszy, nie licząc kosztów przesyłki na portalu AleDrogo. Oczywiście nawilżacz ten jest przeze mnie intensywnie użytkowany i możemy tutaj już zauważyć przeróżne ślady użytkowania, natomiast jestem z niego jak na razie zadowolony, jeszcze mnie nie zawiódł. A najważniejsze cechy tego nawilżacza to fakt, iż pojemność tego zbiornika na wodę wynosi aż 3,2 litra. Jeśli chodzi o wydajność, to zużywa on 300 ml wody na godzinę, a obszar pracy działania tego nawilżacza wynosi 40 metrów kwadratowych. Sam stylistycznie nawilżacz prezentuje się bardzo fajnie. Jest tego typu właśnie gabarytów. Tutaj dodatkowo ten zbiorniczek jest podświetlany w przeróżnych kolorach. Także tak delikatnie jest podświetlany. Bardzo fajny efekt to daje. Mamy tutaj, co ważne, obrotową w pełni dyszę o 360 stopni. Tutaj jeszcze mamy drugi wylot. A na samym dole mamy tutaj panel LCD i tutaj mamy wyświetlane wszystkie parametry aktualnej temperatury naszego pomieszczenia czy też nawilżenia. Po boku znajdują się tutaj przyciski sterujące. Oczywiście my uruchomimy sobie ten nawilżacz, nalejemy tutaj wody i wtedy bliżej się temu wszystkiemu przyjrzymy. Najważniejszą cechą, w jaką ten nawilżacz został wyposażony, to technologia HAK, czyli technologia, za pośrednictwem której po prostu możemy sobie ustawić dany poziom nawilżenia naszego pomieszczenia, na przykład 60 czy tam, dajmy na to, ustawimy sobie 75%, to wtedy ten nawilżacz będzie monitorował cały czas i będzie kontrolował poziom nawilżenia tak, by on nie spadł poniżej 75% bądź też się nie zwiększył. Mamy tutaj oczywiście też funkcję timera. Możemy sobie ustawić na daną godzinę, czy za godzinę, czy za dwie, czy za cztery. Ten nawilżacz ma się samoczynnie wyłączyć. Także to są takie bardzo podstawowe i istotne funkcje, jak dla mnie. Mało tego, nawilżacz ten potrafi jeszcze jedną rzecz. Mianowicie pełni on też funkcję aromaterapii. Możemy tutaj dolać olejku eterycznego, ja już pokażę gdzie i w jaki sposób. A przy okazji tutaj, jak już zdjąłem tą górną część, to tak wygląda tutaj ten zbiorniczek na wodę. Tutaj mamy korek, musimy go odkręcić i wlać po prostu tutaj wodę, tak? Tak prezentuje się tutaj podstawa. I odnośnie tej aromaterapii, możemy zastosować tutaj oczywiście olejek eteryczny. Spójrzmy jeszcze na tą tabliczkę znamionową, co tutaj pisze. Moc 25 W, tak? Dobrze. I tutaj mamy taką gąbeczkę. I na tą gąbeczkę po prostu zakrapiamy nasz dany olejek o danym zapachu, czy to pomarańcza, czy to cytrus jakiś ogólnie, czy coś innego. No i po zakropieniu po prostu wkładamy tutaj, cieszymy się danym zapachem. Ale niestety muszę Was rozczarować, ponieważ w moim przypadku ta aromaterapia to jest taki bardziej pic na wodę, w przypadku oczywiście tego urządzenia, ponieważ naprawdę wlałem już dosyć sporo tego typu olejków, nawet raz to chyba 1/4 butelki straciłem po prostu i no nie widać tego efektu. No jak przybliżymy nos, no to wiadomo, coś tam poczujemy, jakiś ten wymagany zapaszek, który chcemy uzyskać. Natomiast tak, żeby się to rozprzestrzeniło na dane pomieszczenie, to tak nie za bardzo Wam powiem. I nawiązując w zasadzie do aromaterapii, no to przy okazji już na tym kanale prezentowałem wcześniej dwa inne nawilżacze powietrza. Jeśli ktoś chciałby powrócić do tamtych materiałów, to zapraszam, tutaj powinny się pokazać właśnie w prawym górnym rogu odnośniki i w
tym nawilżaczu bodajże z odcinka 83, on to chyba jest ten S750, o wiele mniejszy nawilżacz, a funkcja aromaterapii naprawdę w tamtym nawilżaczu działa w porównaniu do tego. Także ogólnie jestem z tego nawilżacza zadowolony, ale nie jeśli chodzi o tą funkcję aromaterapii. Cóż ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, całość została wykonana z bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego. Jeśli chodzi tutaj o głośność działania tego urządzenia, to prezentuje się ono na poziomie 35 dB, także spokojnie możemy sobie załączyć to urządzonko i pójść spać. Tak jak mówię, towarzyszy tutaj też bardzo ładne tutaj oświetlenie LED. No i cóż, zakropimy teraz tego dziada i zobaczymy, jak to wszystko będzie się tutaj prezentować. O tym, że jest to bardzo pożyteczne urządzenie, to chyba nikomu nie muszę mówić, ponieważ jak każdy wie, utrzymywanie odpowiedniego poziomu nawilżenia naszego pomieszczenia jest kluczowe dla naszego organizmu. Nasz organizm najlepiej funkcjonuje na poziomie od 40 do 60% tej wilgotności w pomieszczeniu. Dobrze, bierzemy tego dziada i zakrapiamy, a następnie go włączamy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej istotnej zalecie tego urządzenia, to mianowicie fakt, iż urządzenie to wykryje brak wody w zbiorniku i z automatu się wyłączy. Oczywiście poprzedzi to sygnałem dźwiękowym, także nie ma tutaj mowy o jakimś przepięciu, przegrzaniu się tego urządzenia. Możemy być w zupełności spokojni. Dobrze, podłączymy teraz to urządzenie. I rozlega nam się już tutaj sygnał dźwiękowy, sugerujący to, że nasze urządzenie jest już włączone. Przed naszymi oczami możemy tutaj ujrzeć właśnie wspomniane wcześniej podświetlenie LED w delikatnych kolorach. Tutaj mamy ten panel LCD. No i dobrze, włączmy sobie to urządzonko. Tym prawym przyciskiem ustalamy sobie tutaj częstotliwość wydmuchu pary. Tutaj mamy aktualne bieżące wartości 22 stopnie Celsjusza oraz 56-55% nawilżenia pomieszczenia. I tak tutaj prezentuje się to na jedynce. Dajemy na dwójeczkę. Już tutaj tą parę na dwójeczce wydmuchiwaną można zauważyć. I dajmy sobie na najmocniejszą, na trójeczkę. I tutaj już wydmuch tej pary wodnej jest naprawdę obfity. Jak widać, dmucha bardzo fajnie. Fajną sprawą jest właśnie ta obkręcana tutaj dysza wyletowa. Tak jak mówię, 360 stopni. I do tego służy tak naprawdę prawy przycisk. Oczywiście jak go dłużej przytrzymamy, to wyłączamy to urządzenie. I włączamy. Jeśli chodzi o głośność tego urządzenia, to sami się wsłuchajcie. Także nie jest głośne, spokojnie można tutaj zasnąć. Jeśli chodzi o lewy przycisk, to jeśli go krócej tutaj przytrzymamy, to mamy tutaj funkcję timeru. Aktualnie za godzinę wyłączy się ten nawilżacz sam, teraz za 2 godziny, teraz za 4 i następnie za 8 godzin. Jeśli dłużej przytrzymamy ten klawisz, to przejdziemy właśnie do funkcji HUD. I możemy sobie ustalić dzięki temu poziom wilgotności, na którym chcemy utrzymywać. Teraz na poziomie 60, 65%, 70, 75%, a poza skalą jest CO, czyli tryb jonizacji. Najmniej 40, 45, 50%. I tak to się prezentuje.
No i cóż, ja mogę Wam więcej powiedzieć o tym nawilżaczu. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam tego typu sprzęt. Ja jestem z niego zadowolony. Oczywiście jeśli chodzi tutaj o wspomnianą wcześniej funkcję aromaterapii, to polecam jednak obejrzeć się za innym nawilżaczem, tym bardziej, że na rynku można znaleźć bardzo, ale to bardzo dużo przeróżnych modeli nawilżaczy powietrza. Ogólnie produkt bardzo fajny, daje radę. No i tak jak mówię, ze swojej strony jak najbardziej polecam. Estetycznie bardzo ładnie się prezentuje. No i co najważniejsze, jest funkcjonalny. I to by było na tyle z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.